W tym filmie opowiem, czym jest funkcja, co to są argumenty funkcji, dziedzina funkcji, zbiór wartości funkcji oraz w jaki sposób funkcję możemy przedstawić. Zatem funkcją nazywamy takie przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi z jednego zbioru przyporządkowuje się dokładnie jeden element z drugiego zbioru. To jest bardzo ważne, że z pierwszego zbioru każdy element musi mieć przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru drugiego. Z racji tego, że w matematyce pracujemy na liczbach, to w matematyce przyporządkowywane są liczby. Zatem w matematyce funkcją nazywamy takie przyporządkowanie, w którym każdej liczbie z jednego zbioru przyporządkowuje się dokładnie jedną liczbę z drugiego zbioru. Umownie przyjęto, że jeden zbiór nazwany jest x, natomiast drugi zbiór y. Natomiast nie każde przyporządkowanie jest funkcją. Przyporządkowanie, które nie jest funkcją, to przyporządkowanie, w którym nie wszystkim elementom ze zbioru x został przyporządkowany element ze zbioru y. Przyporządkowaniem nie jest również takie przyporządkowanie, w którym jednemu elementowi ze zbioru x został przypisany więcej niż jeden element ze zbioru y. Jak to rozumieć? Ja za chwilę to wytłumaczę i narysuję. Argumenty i dziedzina funkcji. Co to są argumenty? Argumentami funkcji nazywamy liczby należące do zbioru x, czyli do zbioru, z którego działa funkcja. Zbiór wszystkich argumentów funkcji jest nazwany jej dziedziną. Zatem dziedzina funkcji to jest zbiór wszystkich argumentów tej funkcji. Można również powiedzieć, że dziedzina funkcji jest to zbiór wszystkich x-ów, dla których określona jest dana funkcja, oraz że dziedziną funkcji jest zbiór tych x-ów, dla których istnieje wykres tej funkcji. Rozmawiając o funkcjach, spotykamy również pojęcie zbioru wartości funkcji. Zbiorem wartości funkcji są elementy należące do zbioru y, w którym działa funkcja. Wartościami funkcji są te elementy zbioru y, które zostały przyporządkowane elementom ze zbioru x. W zadaniach maturalnych bardzo często mogą pojawić się takie zadania, w których jesteśmy proszeni o wyznaczenie dziedziny funkcji oraz zbioru wartości funkcji, bądź tylko zbioru wartości funkcji. Możemy to wyznaczyć na podstawie wykresu, bądź na podstawie wzoru takiej funkcji. Jak to się robi? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką mamy funkcję. Inaczej będziemy to określać w przypadku funkcji liniowej, w przypadku funkcji kwadratowej, inaczej w przypadku funkcji trygonometrycznych, jeszcze inaczej w przypadku funkcji wymiernych. Dlatego te elementy, te zagadnienia, jak to wszystko określić dla poszczególnych funkcji, będzie omówione przeze mnie w kolejnych filmach. Na ten moment chciałabym zaprezentować, omówić, w jaki sposób możemy funkcję przedstawić. Jak widać, funkcję możemy przedstawić za pomocą wielu elementów. Jednym z elementów jest zaprezentowanie funkcji za pomocą grafu. I teraz jak to się robi? Mamy graf, mamy zbiór 1, to jest zbiór x-ów oraz zbiór y. W zbiorze x mamy jakieś liczby. Ja akurat tutaj wzięłam 3 liczby. Tutaj sobie weźmiemy jakieś inne liczby. Tych liczb oczywiście może być więcej. I teraz tak. Funkcją to będzie takie przyporządkowanie, gdzie każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowujemy dokładnie jeden element ze zbioru y. I tutaj zbiór x-ów
To będą argumenty. Zwane także dziedziną. Natomiast ze zbioru Y wartości liczby 1, 2 i 3 będą zbiorem wartości tej funkcji. Takie przyporządkowanie jest funkcją. Natomiast na tej podstawie możemy również wskazać takie przyporządkowanie, które funkcją nie będzie. Jeżeli byśmy usunęli przyporządkowanie trójki do trójki, tutaj poprawię, powiedziane zostało, że funkcja to jest takie przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi z jednego zbioru przyporządkowuje się dokładnie jeden element z tego zbioru drugiego. Tutaj tak nie ma, dlatego że nie wszystkim wartościom, nie wszystkim elementom ze zbioru X zostały przyporządkowane elementy ze zbioru Y, dlatego to przyporządkowanie jest przyporządkowaniem, ale nie jest funkcją. Ja tutaj teraz jeszcze poprawię. Wracamy do tej sytuacji, w którym to zaprezentowane przeze mnie przyporządkowanie jest funkcją. Powiedziane jest również, że powiedziane również zostało to, że przyporządkowuje się dokładnie jeden element ze zbioru drugiego. Zatem, jeżeli ja wybrałabym jakikolwiek element ze zbioru X i przyporządkowałabym mu drugi element ze zbioru Y, to takie przyporządkowanie, owszem, jest przyporządkowaniem, ale w rozumieniu matematyki nie jest to funkcja. Wracam z powrotem do przyporządkowania takiego, które funkcją będzie. Poprawię tutaj ten zapis. Czyli funkcję można przedstawić za pomocą grafu. Taka prezentacja funkcji, owszem, jest możliwa, jest spotykana, natomiast do matury raczej czegoś takiego nie spotkacie. Powiedziałam również, że funkcję można zaprezentować słownie, czyli za pomocą opisu. W jaki sposób można to zrobić? Popatrzcie na ten graf, który znajduje się tutaj. Jedynce ze zbioru X została przyporządkowana jedynka ze zbioru Y. Dwójce ze zbioru X została przypisana dwójka ze zbioru Y oraz trójce ze zbioru X została przypisana trójka ze zbioru Y. To jest słowny opis. Należy pamiętać, że funkcję można również opisać, przedstawić za pomocą wykresu i to jest jedna z najczęściej spotykanych metod. X, Y, czyli oś X-ów, oś Y-ów. Proszę pamiętać, że zawsze zaznaczamy jednostkę i podpisujemy jedną i drugą oś. No i teraz jak to zrobić? Jedynce, tak, elementy, które są w zbiorze X są prezentowane zawsze na tej osi, natomiast elementy ze zbioru Y prezentowane zawsze są na tej osi pionowej. No i teraz tak, jedynce ze zbioru X-ów przyporządkowana jest jedynka ze zbioru Y, więc tutaj należy postawić kropkę. Dwójce ze zbioru X przyporządkowana jest dwójka ze zbioru Y oraz trójce ze zbioru X przyporządkowana jest trójka ze zbioru Y. Takie
Takie przyporządkowanie, taka forma prezentacji funkcji też jest formą właściwą, tak jak powiedziałam, jest dosyć często spotykana. Kolejną metodą, jaką możemy zastosować, żeby zaprezentować funkcję, jest tabelka. Tutaj dosyć często nauczyciele wprowadzają tabelkę do rysowania funkcji. W niektórych przypadkach faktycznie stworzenie takiej tabelki może być pomocne. Już pokazuję, jak to się robi. Tutaj zaznaczamy zbiór x-ów, tutaj zaznaczamy zbiór y-ów, przypisujemy liczby, czy wymieniamy liczby, które należą do zbioru x. No i teraz tak, jedynce ze zbioru x została przyporządkowana jedynka ze zbioru y, dwójce ze zbioru x została przyporządkowana dwójka ze zbioru y oraz trójce ze zbioru x została przyporządkowana trójka ze zbioru x-ów, y-ów, przepraszam. I teraz tak, mamy graf, mamy wykres, mamy tabelkę oraz wzór. Ze wzorem na pewno spotkaliście się niejednokrotnie. Takich wzorów jest sporo. Można spotkać również taki zapis, zarówno taki zapis wzoru funkcji, jak i taki zapis wzoru funkcji są prawidłowe. Jakie jeszcze możemy spotkać wzory funkcji? x plus 1 dzielone na x. Cosinus x. x kwadrat odjąć 3x plus 2. Takie mamy możliwości przedstawienia. Są oczywiście, jeżeli chodzi o wykresy funkcji, o wzory funkcji, to są to oczywiście tylko przykłady. Takich przykładów można wiele, ale wrócimy tutaj jeszcze do wykresu funkcji. Wcześniej powiedziałam, że to przyporządkowanie przedstawione tutaj jest funkcją. Zostało one przeniesione w układ współrzędnych, zatem ten wykres jest funkcją, przedstawia wykres funkcji. Natomiast w jaki sposób rozpoznać, czy dane przyporządkowanie przedstawione na wykresie jest funkcją, czy nie? Tutaj proszę zwrócić uwagę, że minus jedynce zostały przyporządkowane trzy liczby ze zbioru y. Zatem takie przyporządkowanie nie jest wykresem. Znaczy jest wykresem, ale nie wykresem funkcji. W rozumieniu matematyki. Takie przyporządkowanie jest wykresem. Natomiast gdybym ja tutaj dorysowała jeszcze jeden wykres, to by się okazało, że przyporządkowanie, które tutaj jest zaprezentowane, jest wykresem, ale nie jest wykresem funkcji. Dlaczego? Dlatego, że poszczególnym wartościom, proszę zwrócić uwagę, x-ów zostały przyporządkowane dwa elementy ze zbioru x. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Jeden jest tutaj, dlatego x-a. Drugi znajduje się tutaj. To samo jest z pozostałym
wartościami x. Jakie jeszcze przykłady przyporządkowań przedstawionych na wykresie mogą być uznane za funkcje? Takie przyporządkowanie jest również funkcją, dlatego że nie ma dwóch takich y-ków, które są przyporządkowane do tego samego x. Natomiast gdybym ja tutaj dorysowała jeszcze, czy dokonała kolejnego przedziału, to ten wykres nie będzie już wykresem funkcji. Na ten moment bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do moich kolejnych filmów.